Moi drodzy szanowni goście, drodzy kadeci, grono pedagogiczne, poproszę teraz księdza kapitana Grzegorza Jędzika o błogosławieństwo naszych opłatków. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Jako nam wszystkim mówi dawne, odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasięcie. Przyjąć go sercem ochotnym, na ścieżaj otworzyć wrota. Oto jest wielka miłość, największa cnota. Kochani moi, szanowna pani dyrektor, szanowni goście, droga młodzieży, życzę wam, by w te nadchodzące święta Bożego Narodzenia nikt nie czuł się samotny, nikt nie czuł się kochany, zapomniany, żebyście zawsze ten wyjątkowy czas przeżywali w gronie najbliższych, otoczeni miłością i życzę wam wszelkiego dobra na nadchodzący rok od Boga i od ludzi. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczaje naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się w braterskiej uczcie w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wśród nocnej ciszy głos się